Cześć, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku Smakowitych Dań i zapraszam dzisiaj na bigos z kurczakiem, papryką i ziemniakami, czyli pyszne danie jednogarnkowe, idealne dla wielbicieli ostrych smaków. Taki bigos może również stanowić główne danie obiadowe. Zapraszam do oglądania filmu. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Przygotowanie dania rozpoczynamy od pokrojenia wszystkich składników. Umytą i oczyszczoną pierś z kurczaka kroimy w kostkę. Obraną cebulę dość drobno siekamy. Ząbki czosnku kroimy w plasterki. Obrane z łupin ziemniaki kroimy w grubą kostkę. Obraną marchewkę kroimy w plastry. Kiszoną kapustę, jeśli będzie zbyt kwaśna, opłukujemy w zimnej wodzie, a następnie siekamy. Oczyszczoną z gniazd nasiennych czerwoną i żółtą paprykę kroimy w dużą kostkę. W dużym garnku z rozgrzanym olejem smażymy pokrojonego kurczaka około 5 minut, często mieszając, po czym doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem. Do mięsa dodajemy posiekaną cebulę oraz czosnek, marchewkę oraz ziemniaki i całość chwilę podsmażamy. Od czasu do czasu mieszamy. Do garnka z kurczakiem i warzywami wlewamy litr wody. Wszystko razem łączymy i gotujemy do momentu, aż warzywa będą miękkie, ale nie rozgotowane. Następnie dodajemy kiszoną kapustę, pomidory z puszki oraz przyprawy, ziarenka ziela angielskiego, liście laurowe, słodką paprykę oraz chili. Całość mieszamy i gotujemy jeszcze około 30-40 minut. Na 10 minut przed końcem gotowania do bigosu dodajemy paprykę. Wszystko doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i mieszamy. Tak przygotowane danie posypujemy posiekaną natką pietruszki i podajemy z pieczywem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.